Witamy na festynie organizowanym przez nasze gimnazjum oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowane zostały zabawy z klaunami i smokiem, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka i mini teatr. Dla starszych gra w pytanie. A teraz zadamy kilka pytań pani Dorocie Szłobyc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Świdnica. Proszę powiedzieć, jaka była idea? Festyn Roślinna za Rzecz, bo tak go nazwaliśmy, to wspólna inicjatywa MOPS-u i gimnazjum. Jest to propozycja skierowana do mieszkańców Świdnicy za Rzecza, chociaż pewnie jeśli ktoś przyjedzie z innej dzielnicy, będzie, jest nam również bardzo miło. Jest to festyn rodzinny, wolne popołudnie w sobotę. Staraliśmy się o to, żeby była tutaj oferta dla całych rodzin. Generalnie takie festyny, nasz festyn są organizowane po to, żebyśmy mogli spędzić czas razem z swoimi. A dlaczego nasze gminy? No nazwa na zarzeczu, tak? A szkoła jest takim centrum różnych działań. Ze względu na to, że w tej szkole dużo ciekawych inicjatyw jest podejmowanych, a z drugiej strony też dlatego, że jest w centrum tej dzielnicy. A czy jest szansa na jakąś inną współpracę z naszym gminem? Bardzo liczymy na to, że współpraca między MOPS-em a gimnazjum rozwinie się również w sferze wolnej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja nazywam się Izabela Haradczuk i chciałabym się pana zapytać, jakie ma pan wrażenia na dzisiejszym festynie? Bardzo sympatyczne, bo widać, że jest to propozycja dla wszystkich. Są małe dzieci, są starsi, są tacy, którzy się zapisują przy okazji na kurs języka angielskiego. Sam spróbowałem niektórych konkurencji rzucania kółkiem, rzucania woreczkami. Przyznaję, że to są duże wyzwania, ale dzieci to świetnie robią. Myślę, że pomysły takich imprez integrujących środowisko są bardzo dobre i ten wspólnie spędzony czas na pewno jest wartością samą w sobie.